piekło przekazało nam chyba cenną lekcję. Lekcję, którą poznajemy również w życiu realnym. Zwiedzając każdy z kolejnych kręgów piekła, pisaliście w komentarzach, iż jeśli rozliczani jesteśmy w ten sposób, to do piekła pójść może każdy i za wszystko. Dante Alighieri swym opisem piekła przekazał nam naukę sprawdzającą się i w dzisiejszych czasach. Jeśli ktoś chce ci za coś nabruździć, zawsze znajdzie do tego powód. Tym razem prowadzę was do ostatniego z piekielnych kręgów. Kręgu 9, znajdującego się w najgłębszej z piekielnych czeluści. Jest to krąg dla zdrajców. Przypomina on zamrożone i zaśnieżone jezioro, w którym znajdują się dusze zdrajców. Zamrożeni są oni po same policzki, by oczami wciąż mogli oglądać, gdzie się znajdują. Wiecznie cierpieć będą hipotermię, odmrożenia trzeciego stopnia na całym ciele, zaś ich ból nigdy nie zostanie zmniejszony. Im dalej w jezioro, tym ciemniej. Więc przy wejściu do kręgu znajdują się zdrajcy o najmniejszych winach, zaś im dalej, tym gorzej. Strażnikami tego kręgu są biblijni i mitologiczni giganci, którzy przechadzają się wśród wystających kłów. Zaś na samym końcu znajduje się Lucyfer. Gigantyczny demon, który zajmuje się trójką największych zdrajców i co za tym idzie największych grzeszników piekła. Judaszem, który zdradził Jezusa, oraz Brutusem i Kasjuszem, którzy zdradzili Cezara. Wiecznie przeżuwa ich w swych trzech paszczach, zaś ich ciała po każdym kęsie wracają do normalności. Wiecznie krzyczą z bólu jako przeżuwani przez jednego z największych demonów. Lucyfer zaś strzeże przejścia do samego centrum ziemi, ostatniego piekielnego przystanku, diabelskiego tronu. Wielkiej pustyni siarki, pełnej niezwykle powykręcanych dróg, bagien i zaschniętych krwawych jezior. Na samym jej końcu natrafiamy na gigantyczny zamek, ogrodzony trzema pierścieniami murów i rzeką ognia. W jego wnętrzu, w pustej, mrocznej sali, na wielkim tronie, siedzi szczęśliwy z dobrze funkcjonującej krainy, którą włada. Szatan. Zaś my właśnie kończymy podróż po mitycznym piekle opisanym przez Dantego Alighieri. Mam nadzieję, że spodobała się wam ta wycieczka oraz że wyciągniecie z niej pewne lekcje. Pamiętajcie, diabeł wciąż gdzieś tam jest i czeka, by zaprosić was do swego świata, lecz już nie prowadzonych przeze mnie, a do sprawdzenia kar w jednym z piekielnych kręgów.